Wiśniewski dostał w twarz na wizji. Szybko wyłączono kamerę. Chcesz coś dodać? Michał Wiśniewski, 50 litrów, od zawsze lubił wzbudzać kontrowersje. Szokował przeróżnymi kolorami włosów, nietypowymi stylizacjami, aż po ekscentryczne zachowanie. Tym razem jednak ogromne emocje wzbudziło nagranie, na którym oberwał w twarz. Po tym szybko wyłączono kamerę. Chcesz coś dodać? Dopytywano oszołomionego Wiśniewskiego. To po prostu trzeba zobaczyć. Michał Wiśniewski jest w związku ze swoją piątą żoną, Polą Wiśniewską. Para spodziewa się narodzin kolejnego dziecka, a media z wypiekami na twarzy wyczekują tego momentu. Pola w ciąży promienieje, co nie umyka uwadze fanów, którzy komplementują kobietę w mediach społecznościowych. Wiśniewscy od niedawna nagrywają podcast Pan i Pani, w którym opowiadają o swoim życiu, ale nie tylko. Podczas zapowiedzi szóstego odcinka doszło do małego incydentu, który zakończył się tym, że Michał Wiśniewski dostał w twarz. Kropka. Była to reakcja na jego słowa w kierunku Poli. Po tym zdarzeniu nagranie się urywa. Chcesz coś jeszcze dodać? Pyta Pola Wiśniewska, a Michał teatralnie udaje opadanie na stolik. Zasłużył? Musicie to zobaczyć, poznajcie szczegóły poniżej. Wiśniewski dostał w twarz na wizji. Szybko wyłączono kamerę. Chcesz coś dodać? Michał Wiśniewski aż sam prosił się o reakcję żony, kiedy zapowiadając kolejny odcinek ich podcastu, pokusił się o żart dotyczący jej wyglądu spowodowanego ciążą. Pola Wiśniewska nie mogła pozostawić tych słów bez odpowiedzi. Chciałem was na początku bardzo przeprosić. W tym odcinku Polcia nie wystąpi, bo szukamy obecnie kanapy, na której mogłaby się zmieścić. Ale znajdziemy dla Chloe i dla niej bardzo przytulne miejsce, na którym w następnym odcinku, zaczął Wiśniewski, a później spojrzał na żonę. Wtedy Pola Wiśniewska wymierzyła mu cios w twarz, tak zwanej plaskacza. Chcesz jeszcze coś dodać? Zapytała po wszystkim męża, a Michał Wiśniewski w teatralny sposób udawał oszołomionego. Gdy powoli opadał na stolik, kamery szybko zostały wyłączone. Na szczęście po reakcji zakochanych można wnioskować, że to był tylko taki żart, przekomarzanie się, a nie prawdziwy, silny cios. Pozostaje mieć nadzieję, że między nimi wszystko w porządku.